bardzo gorąco i serdecznie lokalne media. Cieszę się, że pierwszy zlot cieszy się takim powodzeniem. Będziemy mieli na pewno wspaniałe relacje. Ja tylko powiem jeszcze słów kilka o organizatorach. Pomysł na założenie stowarzyszenia powstał w wakacje 2010 roku, ale początki ich militarnej przygody sięgają wielu, wielu lat wcześniej, właśnie lat 90. Właśnie w 1993 roku jeden z obecnych członków stowarzyszenia zatrudnił w jednostki wojowej samochód GAZ-69N, który jest właścicielem do tej pory. Później historia, ale o tym możecie Państwo przeczytać na stronie rotaradomsko.pl.